Ten podły glut Spysiński. Chyba wczoraj, około 12 na Twitterze pojawiła się informacja, że i zdjęcie, kadr, że Sofii występowała, nie wiem w jakim, ile czasu temu, to już może ty mi przybliżyć. No chyba z 2 lata temu. 2 lata temu występowała na kamerkach, na Chaturbate? Nie. A na jakim portalu? To było coś takiego chyba, że ona się zgłosiła jako statystka, pojechała tam. Szkole tej Sofii wpierdzieliła się zupełnie przez przypadek w taką lipę. Wiesz co, natomiast z tego co kojarzę, to ona nigdy, ona była chyba na 4 transmisjach, tak mi się wydaje, i na ani jednej nie pokazywała swojego ciała. Golizny tam nie było z jej strony. I tak gdzieś tam słyszałem i takie informacje udało mi się uzyskać. Natomiast jakoś też nie kopałem głęboko w tym temacie, nie? To były kamerki, tak, internetowe. Ja o tym doskonale wiedziałem, jak się wiązałem z Sofią, ona mi już to powiedziała, bo my jesteśmy szczerzy ze sobą. Znaczy nie było zaskoczenie, o Jezu, coś wyszło nagle, wiesz, szok. Także ja o tym wiedziałem, ja te filmiki widziałem. Ona była na większości ubrana, była też w stroju kąpielowym. A było na przykład tak, że była całkowicie naga? Nie było takiej sytuacji. Nie ukrywam, że jakby była całkowicie naga, to mi to troszkę przeszkadzało. Okay. Jest tam dziewczyna, która, znaczy by to mi bardzo przeszkadzało, nie ukrywam. Spoko, Mat, ja też słyszałem od kolegi, że golizny nie było. Czy jest to powód, że taki, do którego mógłbyś się rozstać z nią? Nie, no ja ją wspieram, ona też mnie wspiera w dużej sytuacji. Ale nie, nie teraz, tylko jakby się okazało, że jest naga, nie? No to byłby to dla mnie większy szok, ale... Czy nie mógłbyś być dziewczyną, która na kamerkach... Nie, nie mogę tak powiedzieć, że to jest ciężkie. Ja jestem w tej chwili zaangażowany też w naszą relację, wspieramy się i... Czyli raczej byś ją wspierał, nie? Tak, bym ją wspierał. Czyli ona ci od razu w ogóle na początku powiedziała, to nie było dla ciebie wczoraj zaskoczenie. Nie, ja o tym wiedziałem, tylko też jakby widziałem te filmy i można powiedzieć, że tak naprawdę to, co widzimy teraz na Instagramie, czy jakieś ostre zdjęcia w bieliźnie dziewczyn, czy widzimy jakieś konty na OnlyFansie, czy nawet no, w Goalsach też się zdarzały przeróżne sceny, no to jakby się niczym nie różni od tego, co zobaczymy na tych platformach. No bo ona była na platformie, takiej właśnie erotycznej, ale się nie rozbierała finalnie. Nie, nie rozbierała się, strój kąpielowy miała. Natomiast ona na pewno nie wiedziała, że to wyląduje na Chaturbate na przykład. No właśnie, bo to jest ona też nawet nie miała chyba umowy podpisanej. Tak, bo to jest też przestroga. I ja teraz nie wiem właśnie, jak to było do końca, ale wiem, że chyba było tak, że ona przyjechała na te kamerki jako statystka rzekomo. No. Ale wiedziała, że to będą te erotyczne kamerki? Na początku nie. Okay. Potem tak, była na tym streamie, widać jak ona stoi w bieliźnie, ubrana normalnie, tylko wycofana. I wiesz, młoda dziewczyna rzeczywiście mogła już później przyjeżdżać. Była tam łącznie 4 razy. Natomiast rzeczywiście tam ją namówiły te koleżanki, bo oni mają też te menedżerowie. No właśnie, ja bym chciał stary nawiązać do tych koleżanek. Tak, bo okazało, no. Tak, że jedną z tych dziewczyn w ogóle była Gołdsiara, która malowała tyłkiem obrazy na odcinku z Pasutem. Ale to nie mówię, że on... Boże jedyny, jak ja się bardzo cieszę, że my tych odcinków nie oglądaliśmy. No, jak ją namawiała, bo nie wiem, jaka była finalnie. Nie, ja jestem ciekawy innej rzeczy. Czy na przykład wiesz może, czy Sofii rozmawiała, albo inaczej. Wydaje, że Sofii nie była wtedy na planie. Nie było, nie było, ale na przykład rozmawiała. Co za skill? No, tyłkiem malować obraz? Kurczę, pieczone. Natomiast jedna rzecz mnie zastanawia, czy ten obraz był ładny? Mówiła ona z tobą, że ta dziewczyna, z którą ona brała udział na tych kamerkach, znaczy, była u nas w programie? Wyszły, to tak. Czy gadała sobą o tym? No tak. Okay. Zresztą widać to nie nagrania. Wiem. A był to ten moment taki, że wtedy ci się przyznała do tego, czy jeszcze wcześniej? Nie, ona mi powiedziała to szkoda dużo właśnie, wcześniej, dużo bo wcześniej. Ja wiem, że Sofii to bardzo przeżyła, w sensie, że jest bardzo teraz zdołowana, że tak się wiesz co, bo, znaczy, wiesz co inaczej, Sofii jest... Myślę, że to było do dupy. No, jest to coś, co... tak się domyślam, że mogło być do dupy, nie? Bardzo dobrą dziewczyną. Naprawdę, tak, ja ją lubię. Naprawdę, ja też, i ona jest dobrą dziewczyną, to... Kurczę, jakby ja bym się nie związał z... sam nie jestem święty, słuchajcie, byłem w Ososzor. Jakby robiłem nie, rzeczy, tak, które... ale bo ja w ogóle o innej kwestii chcę porozmawiać. Bo to jest... wcześniej była też Natsu, jeśli chodzi o te kamery, tylko że Natsu tam ostrzej, bo się rozbierała i tak dalej. No tak. Ale też właśnie ona mówiła coś podobnego, że na początku jej mówiono, że te kamerki to zupełnie coś innego i ona się z czasem, dopiero jak tam pojawiła, się dowiedziała, że to będą erotyczne i to, że to będzie na jakichś takich portalach. Co? Ja jestem ciekawy tego procederu, że te osoby, które się tym zajmują, wabią młode dziewczyny, mówią, że to będzie zupełnie coś innego. Dobra, no ale później Natsu robi różne rzeczy tam, nie? A później się okazuje, że to są erotyczne kamerki, ale są oni jakoś w stanie wpłynąć na nie, że nie, no to nie mówią, będzie nic że... złego, spróbuj. Wydaje mi się, nie że oni mówią coś w tym stylu, że zaakceptuj się, zobacz, podobasz się ludziom, trzeba przełamać swoje kompleksy, zaakceptuj się, jesteś młoda, masz piękne ciało. Bo rozmawiałeś właśnie z nią o tym, jak wygląda ten proces przekonywania. Ale chwila, trzeba też dodać, że
ta platforma to jest gigantyczna platforma. Podejrzewam, że to bardziej jakaś agencja może, która produkuje. Mi się wydaje, że są tam agencje, no. Właśnie. No, że nie to, chcę w to wnikać. Nie wierzę w to, żeby góra i zarząd platformy... Nie, mi się no, wydaje, no, że są po prostu agencje. Tak. Ale to w ogóle, stary, przecież takich agencji jest na pewno bardzo wiele. No. Mi się wydaje. Tak, ale się zastanawiam. W sumie to jest trudne jest to wtedy, jak są kamerkowe dziewczyny i zarządzasz tym? Nie wiem, wiesz, nie mam pojęcia. Natomiast zastanawiam się, na ile one nie wiedzą, a na ile później same chcą. No bo nikt ich, wiesz, później nie może zmusić do tego, nie? Jeśli to jest w jakiś tam sposób legalne, no. Jak ten proces... Jak nie, to już mi jak dobry biznes. Powiedziała, że oni są w stanie wpłynąć na... Poczekaj, ile ma w ogóle Sofia teraz lat? Prawie 20, w marcu 20. Miała wtedy w ogóle 18, jak oni ją zwabili na te kamerkach, znaczy, że jak wystąpiła na tych kamerkach? Chyba dopiero zaczęła mieć 18 lat. Czyli miała skończone. Właśnie ona sama tak nie do końca... Znaczy, wydaje mi się, że miała już skończone, ledwo okay, co. Okej, okay. Bo wiesz, zaraz by się okazało, że oni w ogóle biorą niepełnoletnie dziewczyny. Trzeba jej zapytać, nie? Bo jakby... Nie robią z siebie debili, czy tylko z widzów? No dobra, i czemu ona ale teraz... Myślę, że miała skończone. Można napisać komentarz. A co ten bokser zrobił takiego goli, że mu nie ufa? Personalnie mu... Ludzie piszą ogólnie, zadają ogólnie ten. Będą napisać do słów goli? Czuć napięcie. No cóż. 15 lat, bo to było 2 lata temu. Ona teraz się przyznała do tego na Instagramie, bo wyciekły no tak. też te zdjęcia. Mhm. Jaki jest odzew jej społeczności w ogóle? No spoko, wspierają ją ludzie. No dobrze, no czemu ona jest taka podłamana? Znaczy nie wiesz, że jest podłapana, no wiesz, podłamana. Ona jest dobrą dziewczyną i też na pewno na nią to mocno wpłynęło. Narracja idzie w stronę, że Sofia to biedna ofiara? Bo, kurczę, no wiesz, nie zrobiła niby nic takiego złego. Ile to trwa w ogóle? 10 minut? 12 minut tego dają, okej. Złego, bo tak jak mówię, gdzieś nawet na Instagramie są gorsze czy się pojawiają. Natomiast na pewno to wpływa, jak wiesz, bo ludzie mogą pomyśleć, o Jezu, może tego było nie wiadomo ile, to jest taki, wiesz, może faktycznie, nie wiem, uprawiała seks na kamerkach, znaczy, cokolwiek. W ogóle jakby dobrym ruchem Sofii, nie wiem, czy ty też jej doradziłeś, tak, czy ktoś, było to, żeby jakby natychmiastowo zareagować już tego samego dnia. Nie było czegoś takiego, że ktoś, że czekała, no bo to jest stricte o nią chodzi, że czekała na przykład na uciszenie sprawy, albo że to się gdzieś zamiecie pod dywan, tylko otwarcie sama się przyznała i podejrzewam, że też dzięki temu... Bogdan czekał od razu, czy Bogdan czekał, czy ten, czy on od razu... Następnego dnia wstawił film. Nie pamiętam, jak to było. Dużo zyskała w oczach swoich odbiorców, że ona od razu powiedziała, że to bardzo miało miejsce. Ona jest szczerą dziewczyną, dobrą dziewczyną. Czy ty, Mati, zamierzasz oglądać te podcasty na streamach Have Widow? Wiesz co? Zobaczę. Natomiast jeśli będziemy oglądać, no to będziemy oglądać tylko materiały, które nam się nas interesują. Więc to ewentualnie, wiesz, ta afera kamerkowa. Relacje z dziewczynami nie, nerwica nie, czy Mercedes przecież wstydzi się łez nie, Teres pisała Wojtka Goli, może Magda była dziewczyną zawalczyła w freakach, zaufanie w Goats, może, afera Young Multiego nie, wpływ dzieciństwa nie, ekipa Dreadcoat nie, eksponowanie pieniędzy nie, czy tego ubieramy przyszłość Goats i zaufanie w Goats, to ewentualnie możemy jeszcze zobaczyć, tak to nie. I naprawdę ja mocno wspieram, bo uważam, że no i jest też naprawdę taką ciepłą i dobrą dziewczyną, tak ją poznaliście. I jestem to nie zakochany. Jest tak, że ona. Wydaje mi się, że ona jest ogólnie grzeczna. I właśnie to jest to, że ona jest grzeczna i dlatego ją. Tak, ale właśnie jak ja na przykład porównuję siebie, jak były te inne, miałeś inną dziewczynę, jak się go zaczynał, to wydaje mi się, że w Sofii się tak prawdziwie zakochałeś, że widać, że się wspieracie i tak dalej. I mam, zgadza się czy nie? No tak, wiesz, no nie chcę tutaj w żaden sposób też o innych rozmawiać. A, okej, dobra. No po prostu taka moja jest interpretacja tego, jak obserwuję, nie? Że z Sofii jesteś jakoś tak bardziej bliżej. I ja to tak postrzegam. Nie będę dochodził... Dziwnie. Jakoś tak naprawdę, no kurczę, dziwnie to się ogląda. Czy wy też czujecie, że to się dziwnie ogląda, że przed Pandorą, jak chłopaki nawet siedzieli i gadali o czymkolwiek, to gadali, nie wiem, na jakimś takim luzie, na takim tak otwarcie bardzo, a w tym momencie ogląda się to tak, jakby oni trochę... Dobra, musimy to odbębnić, dobra, musimy to nagrać. Nie wiem. Tak bardzo wycofani, jakby trochę zamknięci byli. Może ten podcast ma być mniej luźny, a bardziej rzeczowy? Nie wiem. Ale wiesz, mniej luźny, a bardziej... Ale wiesz, nawet jak u Wardęgi był Boxdel i wtedy gadali,
i wtedy, wiesz, gadali ze sobą, no nawet wtedy byłoby tak po prostu luźniej, nie? I oczywiście w tym momencie też, może być jeszcze spina, może nie być do końca tak kolorowo. Natomiast jeśli nie jest kolorowo, spoko. Natomiast jeśli nie jest kolorowo, no to po jaką cholerę mówić, że na przykład Wardanga tam w odcinku poprzednim mówił, że no teraz bardziej ufa Michałowi niż przed Pandorą. Mimo wszystko, oglądając to, no absolutnie nie można tego wyczuć, nie? Czy to prawda, czy nie, natomiast chodzi mi o to... No wiesz, Sofie, jednak jestem teraz, jakby no, nawet publicznie napisałem, że ją kocham, no to... No tak, chyba w poprzedniego związku tak nie, też nie pokazywałeś w mediach. Może boją się mówić w ich języku, bo boją się powiedzieć coś, co mogłoby im zaszkodzić pod względem wizerunkowym. No tak, tylko jeśli tak faktycznie jest, no to tego podcastu nie będzie się chciał jakoś mocno słuchać. W sensie, wiesz, ten pierwszy faktycznie będzie ten pierwszy faktycznie ludzie będą klikać, ponieważ zobaczą, że to coś nowego, nie? Z drugiej strony zawsze będą klikać, bo wiecie, bo jest Wardęga, jest Boxdel, nie? Więc będą słuchali, co tam jest. Natomiast no mówię, jakoś tak się to... To kółko wzajemnej adoracji zaczyna być najlepszym komedią kontentem na polskim YouTubie. Bawi mnie to, jak teraz Wardęga obraca wszystko tak, odpowiada i konstruuje pytania, aby każdego z nich postawić w dobrej pozycji, w pozycji biednego. Zaufanie. Jesteśmy wrażliwi, Wardęga, wielki moralizator. Straszne pierdolamento, ciężko słuchać. Fajnie widzieć Wardęga i Buckstona, dwóch wspaniałych przyjaciół. Nie znam człowieka z mniejszym poziomem moralności i szczerości niż druid. Mega słabe wybieranie dziewczyny goli. Trzy najmniej wiarygodne słowa w polskim w internecie podcast. Tak mi się wydaje. To bardziej spotkanie było się, nie? Sire, na live nie. Okej, okay. Bo właśnie ja do tego piję, że teraz ten związek pokazujesz bardzo medialnie tak. Z Sofii. I też wspominasz, że ona bardzo się przejmuje tymi opiniami. Nawet na tym podcaście, jak graliśmy w grę, mówiła, że polskie społeczeństwo... Może ten podcast to ciąg dalszy odbudowy wizerunku Boxdela serii The Goat? Tylko, że nie napisali tak. ...społeczeństwo jest bardzo oceniające, że na przykład na Ukrainie czegoś takiego nie było. Nie wiem, czy to prawda. Wiesz, nie to wiem, jak jest na Ukrainie. Młoda dziewczyna, która weszła naprawdę, wiesz... Jest, kurczę, siadasz nagle z nami, no dosyć jakby rozpoznawalnymi twórcami w Polsce. Ale też, jeszcze nie... z Izakiem i siadasz nagle na kanapie na podcaście i... Tak, ale jeszcze właśnie prócz tego, że... duży boom. Prócz tego, że rozpoznawalni, to jednak właśnie obrzydliwie kontrowersyjni, mi się wydaje. Na pewno, nie? Tak, wiele kontrowersji. Więc automatycznie jakby... magnetyzuje też ta część community taka, która będzie oceniać. Tak, nie? Ale właśnie mi chodzi o to, czy eksponowanie jej tak bardzo w social mediach, czy to dobrze na nią wpływa, że od razu ma taki boom? Czy nie lepiej to jakoś dozwolić, ten impact? Tylko, że to jest bardzo, ja, ale słuchaj, to my bardzo długo, ona bardzo nie chciała jakby iść na ściankę. Bardzo długo nie chciała się gdziekolwiek pokazać, bo ona właśnie bała się tego takiego... Czyli nie jest atencyjna? Nie jest atencyjna, bardzo się tego boom bała. Natomiast, no mówię, że już pójdziemy na tą premierę, tam dasz wywiad, chodź ze mną, pokażemy się, jakby mam luz z tym i chciałbym z tobą pójść. No i poszliśmy wtedy i widzisz, też jakby gdzieś tam potem zobaczyła, że tutaj ktoś tweetował, tutaj coś, ten makijaż i tak dalej. Tak, ale wiesz, ludzie zawsze będą, no na przykład to, że z tymi są Rianą i Arianą, to dla mnie to jest śmieszne, śmieszne, zabawne i tak dalej, że tu się nie ma czym przejmować. No tutaj ta afera kamerkowa, no znaczy, dla mnie to... też pewnie się spodziewała, że tak, ale to, ale to prędzej jakby... czy później się pojawi. Tak, a czy ale... na przykład obawa przed tym, przed właśnie blaskiem fleszy nie była też spowodowana tym, że zaraz ktoś wynajdzie? Znaczy ona w ogóle mówiła, że to się... Dużo, dużo szybciej wyjdzie i spodziewałeś, że to od razu wyjdzie, więc... Czyli oczekiwała, że prędzej Tak, ona wiedziała, to... że to wyjdzie, ale też jakby ja mówiłem, że to może wyjść, ale że to nie jest nic takiego, bo ty jakby widziałem te materiały i nic tam takiego nie robisz, to by było, wiesz, że sobie potańczysz, czy nawet coś, to jest jakby luz, a w tej chwili to na pewno Instagramie dziewczyny, które w bieliźnie pozują w dużo wulgarniejszy sposób, czy... Coś tam robią, czy nawet w Goca nasze zabawy niektóre też są dosyć kontrowersyjne i... Nie no, ja na przykład rzadko kogo lubię, a Sofii faktycznie polubiłem, mimo że z młodymi osobami mam średnio... Krzysztof Lewy, widać twoje wszystkie komentarze. Znaczy kontakt, bo już jest spora różnica, ale ją lubię jakoś i... no tej twojej poprzedniej, co się spotykałeś, to nie przepadałem za nią, a Sofii bardzo lubię, nie? Ja mam taką prośbę w takim razie dla naszej audiencji, bo wiem, że Sofii, no jakby ona będzie to oglądać, żeby ktoś w komentarzu napisał może jej coś miłego, to jej się też na pewno zrobili. Dużo milej, nie? No nie wiem, czy czymś takim właśnie... Myślę...
że tak. Nie, uważam, że tak. Uważam, ludzie będą odwrotnie. Uważam, że przy okazji tej rozmowy, którą przeprowadziliśmy, ludzie napiszą raczej fajne słowa. Nie, ale Sofie, to jest naprawdę dobra dziewczyna. Jakby też być, bo na pewno jest to pożywka dla hejterów. Mówią, o, wiesz, gola sobie wziął. Wiesz, tutkę i tak dalej. No, ale to jest takie, no myślę, że dla ludzi, dla niej to jest będą takie, wiesz... Znaczy na pewno też uważam, że bardzo dobrze na nią wpłynie ten odcinek, który wyszedł, bo jak będziemy to wypuszczać, jak będziemy to wypuszczać, to już będzie właśnie, wariograf. Ja jeszcze że nie na wariografię dobrze. Nie wiem, jaka będzie reakcja widzów na wariograf. Ona... Dobra, to już o wariografię. No, wydaje mi się, że raczej nie, ludzie nie poszli. Raczej ludzie nie poszli, żeby tutaj pisać coś o dziewczynie. Natomiast piszę o Michale. Fajna moralność, jeśli siedzisz z kimś, kto się groził i siłą perswazji przekonał inne dziewczyny, żeby nie składały na niego zeznań, ale co zrobić? Przecież jak nie złożyły, to warto zapomnieć, nie było tematu, co nie? No nie piszę o tej Sofii raczej. Ona nic złego nie zrobiła. Jakie to czasy nastały, że się normalizuje występowanie na kamerkach czy OnlyFans? No krzywdy nikomu nie zrobiła, ale jak to o niej świadczy? Widać, że bokser jest bardzo pewny siebie. Bądź golą, miej w cholerę siana. Wygląd skończy w związku z dziewczyną z kamerek. Stać ci na więcej. O, tu serduszko. Wojtek, to nic złego, że mężczyźni pokazują różne emocje, to normalna sprawa. Głowa do góry byczku kibicuje. Z jakim spokojem mówi Wojtek o tym, że jego partnerka ma dopiero 20 lat, mając samo 35. No cóż, to raczej nie piszą o tej Sofii, ale skupiają się na chłopakach.